Jakbym się wyjebał? Kurwa, ja pierdolę. Fajnie. Było naprawdę miło, super. No jeszcze się spotkamy na pewno, nie? Taka sytuacja. KTM nie chce odpalić. Chyba, żebym ja jeszcze spróbował. Wiesz co? A spróbuj go kopnąć jeszcze, jak ci go będę przód trzymał. A może rezerwę masz albo co? Nie, no bolałeś, nie? Rezerwę mam, kurde. Włączoną? Tak, ja cały czas na rezerwie jeżdżę, bo to gaźnik. No to dobra, no to weź. Spróbuj go ze stojąca. Ustań normalnie. Weź tylko ręce. No. Nie, weź ze stojąca, bez tego siedzenia wejdź na te. No. Próbujemy. No, tylko luz wbij. Okej. Ja sprzęgło mam, duszone. O, już lepiej. Kurwa. Czekaj, a trochę gazu? No właśnie. Żadę? No. Kurwa, coś jest z tym gównem. Mhm. No to jedziemy. Rozłączę. A będziesz mógł ze mną przyjechać tutaj? Żeby pomóc mi chodzić? No, 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 no. Pojedziemy moim we dwóch. Ja jeszcze nie jechałem na krosie we dwóch. Ten pierwszy raz musi być. O, może na gumę wejdziemy. No i co, trening dobiegł końca. Musimy pojechać po auto. Chyba na tej, na oponie jechaliśmy bez tego, bez powietrza. Tak? No, nie mam powietrza. A to masz węższą trochę, 130. Co? No. To znaczy? 130, 90, 18. Że węższa jest. Ja mam 140. Aha, węższa tu mam, no. Teraz. A może nawet lepiej się na węższa jeździ. Faktycznie, ona jest taka... To jest za opona, a mi ta jest za 4. No. Ale na gumie fajnie się jedzie nią. Nie, na pewno ma dużą kostkę i pewnie jest twarda, nie? Mhm, no. No. Dobra, to się
Przebieram. Przebieraj. Inaczej nie, ja gotowy. Gotowy? Jedziesz tak jak ten? No. Widziałeś, jakbym się wyjebał? Kurwa, ja pierdolę. Co tak zamajtało? Chyba na ten, na jakiś tam piach albo za dużo gazu. No wiesz, bo on na czwórce, nawet jak u góry go walniesz, nie. Jak u góry go walniesz, to jeszcze ci zakręci kołem, nie? Mhm. Bo to jest taka pizda, nie? To jest 60 koni i 100 kilowagi, nie? A ja lekki jestem. A jaka to jest w ogóle pojemność? 350. Ile? 350. 350 to jest. No, a myślałeś, że? Ja myślałem, że większe, że to jest kurcze. Nie. A ten supermoto? 650. Ale ci powiem, i co, a jak to wyglądało z tyłu? No kurde, ci powiem, że mówię, ja pierdolę. Oby nie było gdzieś tam kurwa wjazdu do rowu, nie? Koło tak, tylne, nie? Aha. Tak jakbyś, nie wiem, jakby zaczęło pływać, nie? Mówię, nie wiem, czy wcisnąłeś aż tak, dojebałeś na hamulec, mówię, że tak szarpnęło? Gaz, gaz. A to gaz. Ale wysoko było, nie? Fajnie. Wysoko było. Bardzo dobrze. Bariery trzeba pokonywać. Ja ci powiem, że jakbym osiągnął twój poziom, to już bym był szczęśliwy i zadowolony. No bo to już jest tak fajnie, już jest fajnie, już się człowiek tym bawi, nie? Tak jest. A tak to trochę się, wiesz, trochę, no ale no... Oby się tylko nie poddać. Żebyś nie zrezygnował. Wiesz co, tam chodź, po co będziemy tu pod górkę, tam polecimy. I tu go, tak, patrz. Poznaniu, bo tak się zastanawiam, czy sobie na przyszły sezon nie kupię nówki. Mhm. I właśnie chyba bym kupił właśnie 350. Słuchaj, powiem ci, jeżeli chodzi o Husqvarna, to jest no, coś najlepszego, najmocniejszego. No. A jak będziesz tego sprzedawał, to daj znać. 3-4. Który to jest rok? 2009. O. Dobra, to ja go teraz za koło. Poczekaj, weź kierownicę, tu masz. No. Dobra. Dasz radę? No, a co? Ja dobrze się odżywiam, także wiesz. To, że jestem szczupły, to nie znaczy, że słaby. To co, Mariusz? To spierdalać mogę? Tak jest. Dzięki. To bardzo. Fajnie. Było naprawdę miło, super. No jeszcze się spotkamy na pewno, nie? No.